Cześć Szymanowi, tam wszystkich, tutaj Lejta. Dzisiaj w kolejnym odcinku Dokkan Battle pokażę wam, jak można zdobyć medale do transformacji Goku, czyli Goku Medals. Już wam pokazuję, o które dokładnie chodzi. Items, tutaj mamy Awakening Medals. Jest to Goku R, którego można farmić. O, proszę bardzo, to chodzi o ten medal Goku. Możemy wyfarmić sobie postać, już wam pokazuję, którą. Chwila, gdzie to będzie? O, tak. Tutaj jest ten Goku, tego Goku farmimy. Później go możemy przemienić w Goku Angela. A Goku Angela... już wam pokazuję. Możemy przemienić w Goku Super Saiyana. Gdzieś tutaj powinien być. O, tutaj jest. W takiego Goku legendarny Super Saiyan. Także chodzi głównie o te ofarmienie tych medali. Gdzie je zdobyć i tak dalej. Istnieją trzy sposoby. Ja wam pokażę jeden najprostszy, najszybszy i najbardziej chyba efektowny. Wybieramy misję Unknown Science. Później szukamy tutaj mapy The Wayward Champion. Robimy ją na Z-Hard, bo ona tylko tam dropi. Boss jest typu zielonego, czyli tech, więc szczególnie jeżeli mamy słabsze karty, zbieramy całą drużynę koloru fioletowego, czyli int, żeby się ładnie bronić i bić. Jeżeli macie już silniejsze karty, to wszystko jedno, jaki team wybierzecie, ważne, żeby dużo bił i wtedy nie ma problemu, szybko rozwalicie tego bossa. Jeżeli macie, powiedzmy, trochę słabszy team i całą drużynę intelligence, to jakieś itemy rekomendowane to na pewno Senzu, jak zawsze. Dandy, bo działa jak Senzu podobnie, leczy nam całe życie. Coś, co jeszcze może się przydać, to jest tutaj ta Bulma Bunny, która daje nam całe ki dla całej naszej drużyny, która aktualnie walczy. Także na pewno zapewni nam super atak. No i ustawiamy sobie odporność na attack, czyli Videl Tech, która daje nam 30% większą odporność na ataki tech. Mój team wygląda tak, mam tylko dwie postacie fioletowe do obrony, a reszta to są jacyś heavy hitterzy, którzy po prostu będą bardzo dużo bić i w miarę szybko i sprawnie powinienem pokonać tego przeciwnika. Plansza jest o tyle fajna, bo jest krótka. Przy okazji jest to jedna z najlepszych plansz, gdzie można levelować swoje konto, czyli wbijać rangi. To pokazywałem wam to w filmiku wcześniejszym. No i co? No i po prostu robimy tą planszę w kółko i w kółko, aż będzie dropił nam ten Awakening Medal do Goku. Ten medal oczywiście nie jest gwarantowany, także może być tak, że czasem 5 prób i nic nam nie dropnie, a czasem zrobimy 3 razy pod rząd i 3 razy pod rząd nam dropnie, także nie ma na to zasady. Różnie to bywa. Więc zobaczymy, czy tym razem nam się uda. Z takim teamem, jak ktoś ma, wiadomo, to nie ma żadnego problemu, żeby rozwalić tego bossa, ale są też osoby na pewno, które mają świeże konto, słabsze postacie i będzie to po prostu łatwiej im rozwalić tego Jackie Chana tutaj z teamem fioletowym. Ta postać ma około, ten boss, około 90 do 100 tysięcy HP, z tego co tak mniej więcej widziałem. No i jak widzicie, wypadł nam training item, nie medal, więc nie ma tego Goku, ale trzeba po prostu farmić tę planszę i w końcu nam medal zacznie wypadać. Tak jak mówiłem, są trzy plansze, z których dropi ten medal. Ta jest najlepsza, najszybsza i najłatwiejsza. Plus dostajemy bardzo dużo expa za wykonanie tej misji. Jest jeszcze możliwość robienia tego na planszy 12, misja 8. To jest misja Enter the Savior, również na Z-Hard. Oraz jest jeszcze możliwość robienia na planszy 13, misja 1. Eperculiar Goku,
także na poziomie Zihard. Przy okazji, jak widzicie, ranga mi się wbiła, dostałem bardzo dużo expa, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o farmienie medalu Goku. O, o ten medal nam chodziło. Mam nadzieję, że wam poradnik się przyda dla tych, którzy są chociażby zrobić Dokkan Awakening tego Goku, czy tam Androida 13 bodajże, do którego także są potrzebne te medale. Także powodzenia w farmieniu. Jeżeli się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Oraz jeżeli są tu nowi jacyś widzowie, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Wszystko jest pod filmem w opisie. Także jeszcze raz dzięki i na razie, do następnego. Cześć.